Oczywiście bez ujednolicania formuły dokumentu można się na całym świecie rozmaitymi dokumentami posługiwać, więc nie jest to konieczne. Natomiast zwracam uwagę, że Europa była zawsze silna i rozwijająca się między innymi dlatego, że kraje Europy ze sobą konkurowały. Każdy, kto rozumie ekonomię czy nawet sport, wie, że konkurencja powoduje podwyższanie jakości tego, co konkurencji podlega. I warto też, żeby dla dobra Europy, żeby kraje Europy konkurowały swoimi prawami. A ta regulacja to jest kolejny przykład ujednolicania prawa we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co likwiduje tą konkurencję, która jest właśnie tak korzystna. Niedługo będziemy mieli powoli ujednolicany system podatkowy. Już są pierwsze unijne podatki wprowadzane i kolejne w planach. To wszystko prowadzi w bardzo złym kierunku. I mam pytanie, ile będzie kosztować wdrożenie tej ustawy? Dziękuję bardzo.